Drogi Jakubie, Jakubie i Michale, to słowo dzisiaj jako szczególnie też do Was skierowane. Jakubie, Jakubie, to słowo jako szczególnie dzisiaj do Was jest kierowane, jeśli macie przyjąć posługę COVID. To znaczy, za moment macie być szczególnie oddani na służbę Bożą poprzez troskę o święty ołtarz. I to miejsce jako szczególnie domaga się tej niesamowitej świętości. Bo przecież chwała tego miejsca nie bierze się wcale z jego wyglądu, nie bierze się z ozdób, które tutaj są. Na tym świętym stole, ołtarzu, składana jest ofiara za życie świata. Sam Chrystus ofiarowuje siebie Ojcu za zbawienie każdego z nas. Więc tym bardziej jakby wymaga to od Was, abyście za każdym razem, kiedy troszczyć się będziecie o ten ołtarz, kiedy będziecie do niego podchodzili, nawet wtedy, kiedy zostaniecie poproszeni, aby pomagać w rozdawaniu Komunii Świętej, musicie być w stanie tej wewnętrznej nieprzyjaźni ze złem. Musicie być w stanie tej wewnętrznej wrogości z grzechem. Może to takie paradoksalne, bo to święto dzisiejsze mówi nam o niepokonanym poczęciu, no ale słowo mówi nam o tej wrogości. Nie może być w sercu każdego z nas, każdego wierzącego, nie może być przyzwolenie na grzech, na jakikolwiek grzech. My nie możemy, jako potomkowie Ewy, jako ci, którzy zostali odrodzeni w Chrystusie, powołani do życia Bożego, my nie możemy zgadzać się na jakikolwiek grzech. Tym bardziej Ty, Jakubie, Jakubie, jeśli będziecie przynosili świętą patelę, jeśli będziecie podawali święty kielich, walczcie zawsze wewnętrznie w sobie o to, aby nigdy nie było Was grzechu. Abyście nigdy nie przystępowali do ołtarza Bożego wtedy, kiedy będziecie mieli grzech w sobie. A jeśli tak się zdarzy, że nie będzie pochłani po Bogu, to pamiętajcie, żeby w tym ostatnim momencie zawsze zbudzić ani żal. Żeby do świętego ołtarza, w imię tej walki, którą zawyrokował Bóg na samym początku dziejów, zbliżać się święcie. I to samo Ciebie dotyczy, Michale, który za chwilę zostaniesz wyznaczony jako kandydat do święceń diakonatu. Będziesz przygotowywał się do święceń. To znaczy Tobie zostanie jakoś szczególnie poddane ciało Chrystusowe, którym jest Kościół, pod opiekę i troskę. Szczególnie będziesz musiał myśleć o tym, aby ubodzy z troskami, aby ci, którym brakuje i słowa, i tego chleba codziennego w Tobie znajdowali oparcie. Ale znajdą to oparcie tylko wtedy i tylko dlatego, kiedy Ty na początku będziesz nieprzyjacielem grzechu. Kiedy Ty na początku będziesz wrogiem wszelkiego tego, co zła zrodzone. I pamiętaj zawsze, Michale, gdy będziesz przez ten okres przygotowywał się do świąt, to, co możesz szczególnie zrobić, to owa wewnętrzna walka o świętość, o życie bez grzechu. To ten najpiękniejszy dar, który w tym okresie będziesz mógł złożyć. A kiedy spoglądamy dzisiaj na Was, Jakubie, Jakubie i Michale, to chcemy podziękować na początku Wam, drodzy rodzice, brewni, za to, że stworzyliście tym naszym braciom taką przestrzeń, że mogli odkrywać sobie to powołanie, że mogli uczyć się od Was, co to znaczy żyć bez grzechu, jak zwyciężać w sobie to wszystko, co jest nieboże, jak zwyciężać w sobie to wszystko, co prowadzi nas do grzechu. Bardzo dziękuję księżom proboszczom za to, że stworzyliście im taką przestrzeń wokół ołtarza i na parafii, na plebanii, że mogli, patrząc na Was, uczyć się tego, jak żyć świętością. I Wam, drogi zarządzie seminarium, księże rektorze, księże prefekcie, czy duchowni, to dzisiaj jakiś kolejny dobry owoc Waszej pracy, Waszego duchowego zabiegania o to, aby nowe zastępy sług Pańskich rozpoczynały posługę na tej ziemi. Dziękuję Wam bardzo za to, szczególnie myśląc o Tobie dzisiaj, Ojcze Duchowne, że uczycie ich, jak walczyć z grzechem, że uczycie ich, jak zmierzyć się na co dzień z tym, co jest przekleństwem pierwszego grzechu, grzechu pierwszych rodziców. Niech zatem te święte znaki, w których będziemy uczestniczyli, będą dla nas zaproszeni do jeszcze większej świętości, do jeszcze większego zaufania Bogu. Możemy robić, możemy ufać, spoglądając na nią, na Maryję Niepokalaną,
która pierwsza cieszyła się owocami męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Amen.